Nie żyje gwiazda.pl. Ujawnili, jak będzie wyglądał jej pogrzeb. Nie żyje Antonina Sokołowska. Gwiazda.pl stała się mentorką dla wielu wybitnych aktorów. Jej odejście pogrążyło w żałobie całe środowisko polskiej sceny teatralnej. Przekazano, jak będzie wyglądał pogrzeb. Nie żyje Antonina Sokołowska. Antonina Sokołowska zmarła 21 lipca 2024 roku w wieku 85 lat. Pani Tosia, bo tak nazywali ją wychowankowie, od 1965 roku prowadziła młodzieżowy teatr Klaps. Była wybitną artystką PRL i wzorem dla znanych aktorów, w tym Adama Woronicza, Katarzyny Herman czy Rafała Rutkowskiego. Ostatnie chwile Antoniny Sokołowskiej przed śmiercią. Warszawski oddział Związku Artystów Scen Polskich ujawnił, że przed śmiercią Antonina Sokołowska przebywała w hospicjum. Tam otrzymała stosowną pomoc i opiekę, wobec czego ZASP prosi, by uczestnicy pogrzebu w miarę możliwości wsparli tę instytucję. Ostatni miesiąc swojego życia Antonina spędziła otoczona troskliwą opieką personelu i lekarzy oddziału opieki paliatywnej szpitala w Łapach. Pracujące tam osoby wiedzą, że jedną z miar człowieczeństwa jest troska okazywana gasnącemu życiu. Życzliwe podejście do pacjentów nie wystarcza jednak, aby zapewnić wszystko, czego potrzebują pacjenci paliatywni. Prosimy zatem osoby, które planują uczestnictwo w uroczystościach o rozważenie, czy zamiast zakupu kwiatów, nie zechcielibyście wspomóc łapskiego hospicjum. Puszka na datki będzie dostępna w czwartek i piątek. Dziękujemy, napisano. Szczegóły pogrzebu Antoniny Sokołowskiej. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 25 i 26 lipca. W tych dniach będzie wystawiona urna z prochami, by wszyscy chętni mogli pożegnać się ze zmarłą artystką. Antonina Sokołowska zostanie pochowana w rodzinnym grobie na cmentarzu Święty Rocha w Białymstoku. Uroczystości pogrzebowe Antoniny Sokołowskiej, 25 lipca 2024 roku, czwartek, godzina 16:00-20:00, wystawienie urny z prochami, kaplica wystawień Domu Pogrzebowego Wierzbiccy, ulica Raginisa 8A, Białystok, 26 lipca 2024 roku, piątek, godzina 8:00-9:30, wystawienie urny z prochami. Kaplica wystawień Domu Pogrzebowego Wierzbiccy, ulica Raginisa 8A, Białystok, godzina 9:30, wyprowadzenia urny, godzina 10:00, msza w kościele parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych, ulica Antoniuk Fabryczny 45, cmentarz Święty Rocha, po mszy, złożenie urny w grobie rodzinnym, czytamy w komunikacie.